Dzień dobry. Dokąd życzy sobie pan? Ale dokąd panu teraz najwygodniej? Dla mnie to czysta przyjemność się przejechać. Nie mam żadnych celu. Tak. No, no to jedźmy. Nie, no przyjechać z Tomaszem Frankowskim, to dokąd powiedzie, to zawsze fajnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę nie ten wyjeżdżaliście, ale to nic. Dojechali, tak? Dojechali. No dobra, to... Dokąd jedziemy? Panie Tomku, skończymy na Ślusarskiej. No. To jest od Hetmańskiej. Nie, no wiadomo. A okej, okay, a gdzieś rundkę, żeby trochę chwilę pogadać, bo okay, że tak powiem, strasznie chciałem. To przepuścimy. I mam szczęście. W dzisiejszym odcinku Tomasz Frankowski jedzie Nissanem X-Trail. Jest to prawdziwy SUV, który sprawdza się zarówno jako auto rodzinne do codziennej eksploatacji, jak i auto, którym można wyjechać poza miasto w cięższy teren. Nowoczesne nadwozie, doskonała jakość i najwyższy komfort wnętrza, ekonomiczne i ekologiczne silniki. Samochód dostępny jest z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 150 lub 173 koni mechanicznych i w trzech wersjach wyposażeniowych. Standardowe wyposażenie takiego auta to m.in. 6 poduszek powietrznych, systemy bezpieczeństwa takie jak ESP i kontrola trakcji, automatyczna klimatyzacja oraz kamera cofania zintegrowana w lusterku zewnętrznym. Jest to samochód świetnie trzymający się drogi, wytrzymały i jednocześnie elastyczny. Wie pan co, ja mam ten. Ja z dzieciństwo tutaj, nie wiem czy pan z Nowogródzkiej. Wiem, że tutaj w okolicach, jeszcze tam w okolicach Cichej. Cichej? Cicha Pusta, nie pamiętam jak się to nazywa, tam od, a jest, w okolicach no, Pługowej. Na Wygodzie, tak. No, no, dokładnie. Tutaj mieszkała moja babcia, na Ciepłej. Aha. A z kolei na Pustej moja mama. No właśnie wiem, bo akurat z sąsiadem pana mamy to są moi znajomi. A to pan coś związany z siatkarkami tam, Dres widzę? To znaczy akurat ja jestem związany z... sportem jakimś. Ze sportem, ale z koszykówką, o tak? Aha. Natomiast ze sportem akademickim też, bo to akurat też i prowadzę zespoły i nie tylko w czwartym, ale... koszykówki, ale również i akademickie. Co dobrego słychać? A dobrze, dzisiaj wolny od pracy miałem akurat. Uh-huh. A tak to pracuję codziennie. A w jakiej branży? Pracuję w firmie u brata. Robimy różne rzeczy, że stali. Balustrady, nie balustrady. O, a mi ostatnio była potrzebna. Panie Tomku, takie zapytanie mam przy okazji kursu. No. Dobrze, że się runda już tak skończyła, czy jeszcze można było jakieś dwa mecze zagrać, w sensie formy, oczywiście jakby warunki, no, tak pozwalały. Czy warunki są dobre. Jak na Polskę. Generalnie. Czy taki, w sensie chcę zapytać, czy jest, no, jeszcze by się mogło zagrać dwa mecze, taki niedosyt jest, czy... Tak jak pan mówi, nawet nie muszę odpowiadać. No rozumiem. Niedosyt jest i można było grać aż... Mhm. Ażby przyszedł święty Mikołaj. No rozumiem. A jak zdrowie panu w tej rundzie? No dopisywało. Oprócz tamtej, powiedzmy, tam uraz był taki, jeśli dobrze kojarzę, tak? Nie, w tym było. W tym chyba nie było. A to przepraszam, to było, nie, było za wieszenie. Tak jest. No tak, za... Jak to można... Jak oni mogli uznać, że tak powiem... Przepraszam, tak, tym, brzydko, że pan jest... Tym bardziej, że chwilę potem się okazało, że jakiś chłopak z Afryki tak, w podobny sposób potraktował swojego rywala. Tu no pojedziemy a sobie... A pan jeździł wtedy, jeśli mogę spytać, do Warszawy, tam na tą komisję? Tak, tak, byłem. A to chyba musi no, trochę tak humorystycznie wyglądać, czy nie? Czy to jest trzeba taki... było złożyć zeznanie, jak to w sądzie, tak? No rozumiem. Jesteś winny, opowiadaj. Aha. Ale szkoda, bo to tak wybiło z rytmu chyba, co? I... Nie ma co ukrywać. No tak. Nie ma co ukrywać, że to nie było na pewno pomocne, choć oczywiście niedosyt pozostał po tej rundzie i mamy nadzieję, że na wiosnę coś poszarpiemy, szczególnie w meczach u siebie. To mówisz, że trochę pracujesz w balustradach. Fajna robota. Ale to jakimiś tymi masz? No ja ogólnie spawam. No. Te balustrady. I się spawa z tym? Z tą maską taką? No, oczywiście. Jak spawacz, tak? Mhm. Ja to też kiedyś miałem doświadczenie. Drogi mosty kołowe w budowlance miałem, to też tam trochę spawaliśmy. Na warsztatach. A cholera ci wie. Elektrodą czy... A to weź sobie przypomnij w 90...
No to pewnie elektrodu. W trzecim roku. A jak pan by wytłumaczył tak, jak tutaj kwestia meczów właśnie na wyjazdach, a w meczach u siebie? Paradoks. Paradoks. Mi się wydaje, no, że właśnie tak jak polskie drużyny generalnie lepiej się gra z kontrataku, dlatego myśmy w końcu ogarnęli się na wyjazdach, bo mamy ciekawych zawodników do kontrataku, jak, no, zgadza się, jak Dżalamidze, jak Kupisz, jak Plizga. A u siebie to jednak trzeba tą akcję rozegrać mądrze, szybko. I tutaj mieliśmy problemy. No tak, już nie mówiąc, że jak... W ataku pozycyjnym, nie w kontrataku. No tak, tak, no tak, zgadza się. No. Ale nic, co było, to się nie odwróci, nie, tak? Nie, no oczywiście, no. I teraz dalej prosto, czy gdzieś tutaj w jakieś uliczki? Jak najdłużej. Zdjęcie będę mógł zrobić. No pewnie. Mało tego, tutaj w prezencie są jeszcze, wiesz, gifty. Tak? Panie Tomku, a jeszcze chciałem spytać o reprezentację. No. A oczywiście nie o, nazwijmy to, ten okres, kiedy pan powinien, powiedzmy, biegać na Mistrzostwach Świata w Niemczech, prawda? Tylko o Europę. Tylko chciałem spytać tak, o ten ostatni epizod. W sensie, no... I jakie pytanie? Szkoleniowca, no, jak to panu to się widziało? Jaka to była praca, nazwijmy to? Walczył pan w Ekstraklasie przeciwko, nazwijmy to, niektórym napastnikom, których pan później spotykał w kadrze, tak? Był pan ich trenerem. I jak nie tyle co o relacje pytam, ale no, o samą pracę, tak? Jak to pan... Ja wspominam wszystko bardzo pozytywnie. Od początku, kiedy zacząłem współpracować ze Smudą i z drużyną. Tak. No do ostatniego meczu. Ostatni mecz zniweczył trochę ten cały cykl, gdzie szliśmy w dobrym kierunku. Wydawało się, że zwycięstwo nad Czechami przypieczętuje sukces polskiej piłki, awans do ćwierćfinału. A tutaj niestety porażka. Porażka, która tak jakby ten ogrom pracy włożonej przez sztab szkoleniowy, przez PZPN, bo trzeba przyznać, że my jako piłkarze i trenerzy nie mogliśmy na nic kompletnie narzekać. Podstawy były przygotowane i cały cykl tych meczów sparingowych i hotele i boiska treningowe. Nawrotkę trzeba robić? Czy gdzie ta ślusarska? To tam była jeszcze wcześniej, ale ja tak nic nie mówię. Ja wiem. Bardzo się cieszę. Bo już jest koniec hetmańskiej. Długa droga. Dobra, jest, spokojnie. Więc tak jakby wniosek jest taki. PZPN nam złożył bardzo dobre warunki. I poza tym nieszczęsną wypowiedzią Kuby odnośnie biletów, to nie można było na nic narzekać. Więc tylko i wyłącznie zawiniliśmy my, jako trenerzy i piłkarze na boisku, przegrywając mecz z Czechami. Bo w sumie... Prawie mój rówieśnik może jesteś, czy nie? Tak. Plus minus? Niecałe 2 lata młodszy. No. No tutaj się też wychowywałem na Nowogródzkiej. Teraz już mieszkam troszeczkę dalej, ale... To moje okolice i właśnie... No szkoda tego stadionu, co? No właśnie, na stadion się chodziło. Generalnie jakby tutaj był ten stadion, to dzieci mogłyby mieć gdzie trenować. No. Krzyknął coś pan wtedy do tych obrońców, zdobywając bramkę na Legii. Ostatnio, czy, bo różne się jakby informacje pojawiły, między innymi tam czytałem na przykład bloga... Tutaj w lewo będzie, czy tak, jeszcze tutaj, prosto? Tu może być w lewo. Bloga trenera, który był wcześniej trenerem Jagiellonii, mówię o trenerze Michniewiczu, który na przykład no, przypominał, powiedzmy, takie jakieś sytuacje na treningach, że pan na przykład no, potrafił w sprytny sposób, że tak powiem, no, zmylić obrońców poprzez słowo puść albo nie wiem, moja, dlatego... I teraz w które miejsce tylko? Panie Tomku, to jest na lewo, ale możemy jechać prosto. Dobra. I niech mi pan powie, tak, jeśli pan może oczywiście, no. Tam pan krzyknął do tych coś pan obrońców, co, tam był do Astiza. Do obrońców nie, ale do Dżalamidze jak podawał. Że, ale nie będę tu przytaczał, nie, bo jest kamera. Nie, oczywiście, no dokładnie. Bo podanie było antyidealne.
I chyba ci obrońcy może zrozumieli, że to coś do nich jest. Aha. Tędy przejedziemy? Przejedziemy. A, przejedziemy. Przejedziemy. I chyba jeden, drugi, trzeci, bo tam trzeba powiedzieć, że bramkarz jest Słowakiem. Tak. Ten stoper jeden jest nie wiem z jakiego kraju, a z kolei drugi z Hiszpanii. No tak. I chyba oni mieli jakiś problem z komunikacją, ze zrozumieniem, co żem powiedział. I postanowili przepuścić wszyscy. Tak. Kontrakt się panu kończy w czerwcu, prawda? Tak, tak. Jest pytanie, co dalej, tak? Czy tak? Nie, wszystko na to wskazuje, że trzeba będzie powiesić buty na kołku. Tak, ale już. To pan, to tak już, że tak powiem, definitywnie? No tak? Przecież 32 lata, żebym miał chociaż, to jeszcze bym się zastanawiał, ale już mi dzieci rosną. Rozumiem. Dwójka schowana, trzecie. Pan chce zostać przy sporcie jako... Najprawdopodobniej. Tak? Najprawdopodobniej. O, tutaj. Najprawdopodobniej. Tak? Mamy szkółkę w Krakowie, akademię, którą mam nadzieję, że... To jeszcze jest kolegą pielęgnować. Z Wisły Kraków, tak? Jeszcze? Mirkiem Szymkowiakiem, to prawda. Aha. Tutaj gdzieś, tak? Będzie dobrze? No, jeszcze do przodu, można było tam gdzieś przy tym... Znaku. Przy tym bloku. Na razie prowadzi ją Mirek wraz z trenerami. I czekają. I czekają od 3 lat na mnie. I właśnie jakbym miał przedłużyć jeszcze raz kontrakt, to chyba by mi już też oni nie wybaczyli. Poza żoną i dziećmi. Rozumiem. Super. Fajnie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Życzę zdrowia, wesołych świąt. Wzajemnie. Powodzenia w drugiej rundzie. I ten... Bardzo dobrego okresu przygotowawczego. Tutaj mamy nadzieję, że... Dziękuję bardzo. Ja bym przy partnerkę. Okazji chciałbym, można prosić o autografik tutaj na kartach. O, już jedziemy, już na nas krzyczą. Dobrze, dziękuję do bardzo. Zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. No i dobra, jesteśmy na miejscu. No to ja prosiłbym... W prezencie 2 bilety na przyszłą rundę. Możesz sobie dziękuję wybrać. Bardzo. W Jadze Fan Shop. Ja chciałbym jeszcze, żebyś podpisał mi się na koszulce. No to pchaj, dobra. I na torebce. Nie wiem, czy widzisz jakiej. Niech to mój szwagier z kibicą Legii. I prosi mnie, żebyś też podpisał na koszulce no, na tej torebce. Lubimy ten zespół, tak? Lubimy. Bardzo dobrze. Parę bramek się strzeliło. No, taka akcja jest bardzo pozytywna, bo myślę, że wszyscy tutaj są w Białymstoku zadowoleni. I klienci, bo mogli poznać piłkarzy z innej strony. Klub, bo pozyska sponsora bądź darczyńcę, nie mam pojęcia. No i też korporacja, która będzie bardziej rozpoznawalna w mieście. Myśmy spędzili, jako piłkarze, spędziliśmy mile czas w towarzystwie ciekawych rozmówców. Myślę, że praca nie jest zbyt łatwa, bo jak zauważyłem, trzeba pojeździć po mieście i nieczęsto, często się zdarza, że w tych samych kierunkach w to i z powrotem, no ale taka praca. Sympatycznie było, ale czas wracać do swoich prawdziwych obowiązków, do rodziny. Do zobaczenia.